Ja wolontariuszką jestem od drugiej klasy. Mam najdłuższy staż ze wszystkich kaktusów w wolontariacie. W tłusty czwartek wielu osób kupuje pączki, więc pomyśleliśmy, że dlaczego tego nie wykorzystać i po prostu nie sprzedawać własnych pączków i przeznaczyć pieniądze na szczytny cel, skoro i tak mieliby kupić te pączki tutaj czy gdzie indziej. Chcemy pomóc Afryce w tym trudnym czasie. Po prostu uwielbiamy pomagać. To jest nasze zadanie. Bycie w grupie wolontariuszy Kaktusy Helenki. W naszej szkole kiermasz słodkości z okazji Tłustego Czwartku odbywa się już po raz kolejny. Kilka lat temu, gdy zobaczyłam, że misjonarze kapucyni organizują właśnie taką akcję, postanowiłam spróbować zaprosić naszych uczniów, rodziców naszych uczniów do kiermaszu. Akcja polega na tym, że rodzice z dziećmi pieką różne słodkie wypieki. Mamy też pączki z różnych cukierni i przez cały dzień odbywa się właśnie kiermasz. Uczniowie, nauczyciele, pracownicy kupują te pączki, a cały dochód jest przekazywany misjonarzom, którzy w Afryce wykonują różne projekty właśnie z tych zebranych w całej Polsce, bo to jest akcja ogólnopolska środków. Mamy różne pączki, bardzo dużo mamy pączek, babeczki, rogaliki różne. No, mnóstwo wszystkiego, takie wypieki. Bardzo chętnie kupują i ogólnie te najfajniejsze to sprzedają się w mgnieniu oka. No, jakieś takie kolorowe, co zachęcają dzieci. Każdy chce dołączyć i każdy chce sprawić, żeby każdy się czuł jakoś szczęśliwie i musimy się tym dzielić i po prostu pomagać. Opowiadając dzieciom też na lekcjach, zachęcając do tej akcji, pokazałam, że zakup jednego pączka to są dwa obiady dla dzieci w Afryce. Więc jakby takie połączenie przyjemnego z pożytecznym. My zjadamy te słodkie wypieki, a dzięki temu dzieci w Afryce mają obiad. Wolontariuszem chciałem być od klasy drugiej, kiedy to na świetlicę przyszli wolontariusze właśnie w tłusty czwartek i zaczęli dawać nam pączki. Od wtedy wiedziałem, że chcę być właśnie wolontariuszem, chcę pomagać i sprawiać ludziom przyjemność. Uważam, że bardzo warto pomagać. Ja na przykład jestem bardzo ambitną osobą. Na przykład pomaganie, angażowanie się w życie szkoły nie jest dla mnie dużym problemem. A raczej bym powiedziała, że taką przyjemnością, bo wiem, że robię to, co dobre i że uszczęśliwiam w ten sposób ludzi.